Idziemy teraz na punkt widokowy Gasoń, jak dobrze pamiętam nazwę. To są te klify, które pokazywaliśmy z Międzyzdrojów. Jest 500 metrów niecałe tutaj tym lasem. Aż mam trochę słabą baterię, to włączymy się, jak będziemy już na górze. Darek mówi, że jak byliśmy tu ostatnio, to robiłam zdjęcia tym chubom, które są na tym pniu. No i są te chuby. Chyba tak rzeczywiście było. Trzeba by do archiwum rodzinnego zajrzeć. Oczywiście cały pień w chubach. A my musimy tam teraz wejść do góry. No, jesteśmy prawie na samej górze. Troszkę się zmęczyłam na tym ostatnim odcinku, bo idzie ostro pod górę. No tu już jestem. Takie prześwity do morza chyba, a raczej na pewno. Ale tutaj na tej górze jest coś jeszcze. Tu są bunkry. Tu są bunkry, z tego co ja pamiętam. O, tam jest taka wieża. No właśnie, ale tu coś było opisane. Co to jest? To praktycznie nie. Jest. Chyba. Chociaż nie wiem. Wydaje mi się, że coś było o tym. Nie, to są atrakcje Wolińskiego Parku Narodowego. W bunkrach nie ma żadnej informacji, po prostu one są tutaj. Ale... Byliśmy kiedyś też na tym jeziorku turkusowym. No ale tym razem już tam nie pojedziemy. A bunkry? A bunkry są. Tylko... Tu po lewej coś mamy. Ale to idziemy tutaj zobaczyć. Na tym punkcie dokowy, po kolei. To jest taka wieża. Niestety już nieczynna. Nieczynna. O. Nie ma kto zadbać. I tu już mamy. Ptaki odlatują. Klucz ptaków, ale nie widać ich dobrze. No i tak to wygląda dzisiaj. Że nie wygląda. Jesteśmy na górze na klifie. Z tej strony to miało widać. Zapomniałam, że nie mam mikrofonu. Że musimy trochę głośniej teraz mówić. Bo zostałem w samochodzie. No, brakuje słońca. Widoki bardzo ładne, ale brakuje tej przejrzystości powietrza. Tu jeszcze kawałeczek się przejdziemy. Będziemy wracać, bo już się jest późno. To jest panorama Zatoki Pomorskiej. Wyspa Uzna, Świnoujście, Półwysep Przytorski, Międzyzdroje, Jezioro Wicko. A w tamtą stronę już są Niemcy. Nad jeziorem Wicko, tu między morzem a tym jeziorem, jest też poligon wojskowy. I pamiętam, że 20 lat temu, ponad 20 lat, po 30, ponad 30 lat temu byłem tam na poligonie. Jak byłem w wojsku. Te czasy, co się dochodziło do wojska. Tak. To jeszcze była obowiązkowa służba wojskowa wtedy. I tu mamy. To są bunkry. Pozostałość jednego z bunkrów. Teraz jesteśmy na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. Pamiętaj, że nie masz mikrofonu. Wiem, że nie mam mikrofonu, dlatego krzyczę. Aha, tutaj już nie można iść. Nie, tam nie A można pamiętam, iść. Że byliśmy tam też. Tam dalej szliśmy w prawo i takie urwisko tam było. Kojarzysz? Może. A tu są te bunkry. Tu są te bunkry. Wejścia są zamurowane. No, nikomu pewnie nie przyszło do głowy tam wchodzić. A w jednym... Inaczej mówiąc, też mogliby to całkowicie zlikwidować, bo... No może nie można. Jednak klif. Zaczęliby to rozbierać. Nie wiadomo, co by było. W każdym razie... Teraz nikomu to niczemu już nie służy.
wciąż brakuje pieniążków na odrestaurowanie takich. A tamten jest otwarty? Tak, bo tutaj pamiętam, no właśnie, wtedy tak? Byliśmy w środku. Pamiętam, bo gdzieś tu było wejście, ale nie wiem, czy jeszcze jest. Tak, jeszcze jest wejście. Jeszcze można tu wejść. Ale może niekoniecznie. Dzisiaj już jest ciemno. No, nie wiadomo. Może ktoś tam czasami koczuje. No, nie. Nie będziemy ryzykować. Wracamy do autka. Z powrotem. I... No, teraz ostro w dół. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Może na kolację jeszcze dzisiaj? Tak, możliwe, że na kolację się zobaczymy. Wyjechaliśmy już z tego punktu widokowego i teraz jedziemy do Dziwnowa, ale tu po drodze jechaliśmy w tamtą stronę, jest taka miejscowość Wisełka, tu z którą teraz właśnie przejeżdżamy, ale chyba za szybko zaczęłam kręcić, bo to będzie chyba za tą Wisełką. Nie? Jest pole golfowe. No i właśnie Wisełka się kończy, miejscowość Wisełka się kończy i zaraz za tą miejscowością. Teraz jadą auta z naprzeciwka, świeci mi oczy. I zaraz tutaj jest pole golfowe. Całe duże pole golfowe. Całe duże. Trochę słabo to teraz widać. Ale jest. Jakby kogoś taka atrakcja interesowała. Słabo. Mamy bardzo ładnie oświetloną drogę rowerową. Z Międzywodzia do Dziwnowa. Do Dziwnowa. I to taki kawał tej drogi jest. Tak, jakby ktoś miał rowerki ze sobą, to jak najbardziej może tędy sobie tutaj podróżować rowerki. Bezpiecznie. Tak, bezpiecznie. Aczkolwiek nie wiem, czy nie trafi na stado dzików. No, dokładnie. Całe pobocze wszędzie jest poryte przez te dziki. Alejka dla rowerków jest jak najbardziej na plus. Ładnie oświetlona. Można kursować. To są te ronda oświetlone tymi kulami, o których mówiliśmy wcześniej, jak szliśmy tutaj w ciągu dnia. Bardzo ładnie to wygląda. I takich rond jest tutaj dużo.